Pixel Heaven w porównaniu do innych imprez, i, no czuć tutaj klimat retro na pewno, no bo taki był cel, aby tutaj było dużo retro i się działo w tamtych retro klimatach. Nie brakuje mimo tego dzieci, bo te stare bryki, stare dziady przyprowadzają tutaj swoje pociechy i pokazują im, jak to się kiedyś grało. To trzecia edycja imprezy i mam wrażenie, że ona już się na stałe wpisała w krajobraz imprez gamingowych w kraju. To mnie tylko cieszy, bo jest dobrze zorganizowana i z reguły ma fajne panele, fajnych gości. No właśnie patrzę i oglądam, kto tu przychodzi. Przychodzą ludzie w różnym wieku. Dużo jest ludzi takich po 30, czyli ludzi, którzy wychowali się w końcówce lat 80., na początku lat 90. Mieli okazję zakłysnąć się 8 i 16 bitówcami. Oni przychodzą, żeby powspominać, pobawić się. Kiedy jestem teraz w trakcie tej trzeciej, to ostatnia rzecz, o jakiej bym marzył, to robienie czwartej, nie? To jest tak, że to jest impreza, którą sobie wymyśliłem, taka, na którą chciałbym pójść, nie? Której mi brakuje, na której bym fajnie spędził czas. No i jest okej, odbywa się po raz trzeci, ale ja po raz trzeci jestem na niej nie jako, wiesz, uczestnik, tylko jako organizator. Jest pewien progres, na pewno ludzie przychodzą po to, żeby się pobawić i odkryć tą rozrywkę w każdym z możliwych elementów. Bo to nie jest tak, że gry się zaczęły, nie wiem, w 2000-2005 roku. One istnieją z nami już właściwie od urodzin wielu z graczy, którzy tutaj są. Istnieją, są częścią tej popkultury, a ta popkultura fajnie się rozwijała od samego zarania. Więc warto ją poznać od samego zarania, żeby zrozumieć, jak te gry ewoluowały i co się z nimi działo. Patrząc na klimat, patrząc na to, jak ludzie się bawią, no chyba tego nie odpuszczę. Także w przyszłym roku podejrzewam, jak wszystko dobrze pójdzie, czwórka będzie.